Wrześniowy press, już w sprzedaży, a w nim... Mam w domu trzy lustra. Tak Karolina Lewicka, dziennikarka TOK FM, tłumaczy, dlaczego nie mogła pracować w telewizji zarządzanej przez Jacka Kurskiego. Kaczyński choruje, media słabną. Sprawa stanu zdrowia prezesa PiS okazała się dla polskich mediów tematem tabu. Gra warta pieniędzy. Potencjał Twitcha najpierw dostrzegły marki, a teraz także media. Niedoszacowani. Rynek fotografii kolekcjonerskiej w Polsce jest słaby, ale już można zarobić. Wszystko w rękach prezesa. Dlaczego ucho prezesa nagle przestało śmieszyć? Dokąd odchodzą? Sprawdzamy, jak się pracuje byłym dziennikarzom w nauce, szkolnictwie i instytucjach kultury. Twarzą w twarz. Gdy napiszesz książkę, ruszasz na spotkanie autorskie. Zobacz, ile i jak się na tym zarabia. Kasa za jakość. YouTube zmienia politykę. Teraz liczy się jakość fanów i materiałów. Od rzeczy. Paweł Lisicki gra w swoim tygodniku kartą antysemityzmu. A do tego sekcja specjalna. Rynek TV i wideo. Czyli jakie będą skutki konsolidacji rynku. Na czym polega standard badań telemetrycznych. Jak wyglądają pomiary widowni w Polsce i za granicą. Raport. Srebrny target. O potencjale konsumentów 50-latków. Oraz ranking przychodów agencji Public Relations za 2017 rok. Nowy press w salonach prasowych, e-kiosku oraz w App Store i Google Play.